Jak ważna jest dokumentacja powykonawcza, nie trzeba przekonywać nikogo, kto choć raz miał do czynienia z procesem inwestycyjnym. Doświadczeni wykonawcy często wypowiadają się, że przypadki, gdzie od początku do końca wszystko idzie zgodnie z planem, praktycznie się nie zdarzają. Mniejsze lub większe odstępstwa od założeń są elementem każdej budowy. Właściwe udokumentowanie tych zmian pozwoli użytkownikom, a przede wszystkim administratorom, łatwiej rozpoznać napotkane problemy. Spójrz na tę dokumentację powykonawczą. Instalacja okablowania strukturalnego dla sieci komputerowej i telefonicznej wraz z wydzielonym zasilaniem. Zawiera ona opis wykonanej sieci strukturalnej, telefonicznej oraz wydzielonej zasilającej. Podobnie jak w projekcie, twórca dokumentacji w pierwszej części odnosi się do podstaw opracowania dokumentacji oraz do norm, jakie zostały wykorzystane podczas inwestycji. W kolejnym rozdziale opisuje strukturę punktu logiczno-elektrycznego zastosowaną w budowanej sieci. Przywołuje wszystkie elementy składowe, z jakich został wykonany każdy punkt przyłączeniowy. Następnie odnosi się do technologii mocowania kabli oraz zastosowanych przewodów. Dalsza część dokumentacji to przywołanie ilościowe zainstalowanych punktów logicznych oraz szczegółowy opis wyposażenia punktów dystrybucyjnych. Punkt 2.8 to przywołanie systemu oznaczeń. Element często bagatelizowany przy budowie sieci komputerowych odpowiada za sprawne lokalizowanie zakończeń okablowania i wygodę przyszłej eksploatacji. Rozdział trzeci odnosi się do wybudowanej, wydzielonej sieci elektrycznej. Opisane zostają elementy tej sieci oraz sposoby łączenia poszczególnych obwodów. Punkt 3.5 prezentuje szczegółowe wyliczenia potwierdzające prawidłowość założeń do takiego rozplanowania obwodów elektrycznych. W końcowej części do dokumentacji zostają załączone schematy logiczne i budowlane z prezentacją rozłożenia zainstalowanych elementów. Znajdziemy tam również wyniki przeprowadzonych testów uruchomieniowych potwierdzające zachowanie przywołanych norm. Tak wykonana dokumentacja pozwala precyzyjnie określić zarówno technologię, jak i strukturę logiczną wykonanej sieci. Przywołane normy oraz zaprezentowane wyliczenia pozwalają ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań. Testy końcowe potwierdzają jakość wykonania sieci i zgodność ze stawianymi wymogami. Jak widać na przywołanym przykładzie, nie wydaje się to bardzo trudne. Kluczem do dobrze napisanej dokumentacji wydaje się precyzja i jednoznaczność zawartych zapisów. Nie musi być ich dużo, ważne, żeby nie pozostawiały możliwości interpretacji. Zawarte informacje muszą być kompletne i dotyczyć wszystkich aspektów wykonanej inwestycji. Pamiętaj, że dobrze napisana dokumentacja to taka, na podstawie której inni są w stanie naprawić sieć. Do zobaczenia.